Wsie gminy Cisek wzięły udział w pierwszej edycji marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej. Jest to forma dofinansowania sołectw do wiejskich inwestycji do 5000 zł. Warunkiem jest wkład własny gminy na poziomie 20%. Jak przyznają sołtysi, taka kwota to duża pomoc dla budżetu. W Łanach za przyznaną kwotę zakupiono namiot imprezowy. Bardzo fajnie, że taki dodatek myśmy dostali, bo mieliśmy w sumie zaplanowany na namiot z Funduszu Sołeckiego, ale później okazało się, że dostaniemy jeszcze, można powiedzieć, z Urzędu Marszałkowskiego taka dotacja. To naprawdę szło jeszcze w tym momencie coś innego za to zakupić. Zaoszczędzone fundusze wydano na zakup ławek i stołów biesiadnych. Całość przyda się na wiejskich imprezach, których odbywa się tu całkiem sporo. Mamy Świętego Krzysztofa, to też fajna imprezka, trzy Marcina, czy później tam jeszcze, no to dużo jest imprez, także naprawdę ten namiot jest potrzebny. Dzięki oszczędnościom udało się również upiększyć wieś. Namiot biesiadny zakupiono także w Sukowicach. My żeśmy zakupili namiot biesiadny 8 na 12 metrów. Jest to bardzo duży namiot o pojemności do 115 osób. Tam może wejść około też 14 takich zestawów dużych biesiadnych. Możemy włożyć ławek ze stołami, nie, do tego. Także namiot u nas jest bardzo taki trafiony, bo akurat organizujemy dużo tutaj rajdów rowerowych, spotkań różnych i takich integracyjnych dla sołectwa i nie tylko. Także ten namiot był nam bardzo, bardzo potrzebny. W Nieznaszynie mieszkańcy postawili na wyposażenie sali wiejskiej. Z tej inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego zakupiliśmy krzesła. Zmywarka została zakupiona, którą jeszcze też myśmy nie posiadali w kuchni. Czajnik został zakupiony i termosy. Termosy są to duże na imprezy, bo nasze imprezy to, jak się spotykamy, to jest nas około 100 osób. Inicjatywa sołecka bardzo nam pomogła. Pieniążki, te, za które zakupiliśmy te krzesła, jakby uratowały nasze zimowe imprezy, bo krzesła stare, które żeśmy posiadali, były drewniane, bez siedzisk. I później zimą mamy chłód, a teraz te krzesła są wyposażone w siedziska z materiału, więc mieszkańcy są zadowoleni bardzo z tych krzeseł. W Roszowicach kwotę z inicjatywy marszałkowskiej przeznaczono na wymianę drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej. Mamy nowe, świetne drzwi wejściowe, ponieważ tamte stare bardzo już były zużyte i nie nadawały się już. Większość ludzi, ponieważ mieliśmy tu imprezy, każdy mówił, że to już brzydko wygląda. Więc na zebraniu takim wiejskim była podjęta taka inicjatywa. Dzięki dodatkowej kwocie w budżecie tutaj także udało się zrobić więcej niż zwykle. Także luty, marzec była malowana świetlica, że jak jeszcze się udało robić Dzień Kobiet, to było w świeżo pomalowanej naszej świetlicy. W przewozie pieniądze z marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej potraktowano jako cegiełkę w dużej inwestycji. Była to przebudowa placu przy Ochotniczej Straży Pożarnej i Świetlicy Wiejskiej. Całość inwestycji opiewa na kwotę gdzieś około 135 tysięcy, co składa się praktycznie na cztery fundusze. Bo jest to nie tylko od marszałka, jest to z Eurocountry około 50 tysięcy, fundusz sołecki około 20 tysięcy i reszta jest wyłożona przez pana wójta, czyli urząd gminy. Bez pomocy środków urzędu nie byłoby to realne, żeby to sfinalizować. Przede wszystkim uciekliśmy z tego błota. Parking przy okazji też tutaj powstał, także tylko się cieszyć. Stan sprzed remontu ukazują archiwalne zdjęcia. Są po prostu ogromne kałuże. Nie daj Boże, jak deszcz popadał, aby była jakaś impreza, to my tu toniemy. Powinniśmy tu w gumowcach chodzić, a nie w sandałkach czy w bucikach ładnych. Teraz jest już inaczej. Przebudowa placu ma kolosalne znaczenie dla działań Ochotniczej Straży Pożarnej. Do tej pory przy deszczowej pogodzie wyjazd wozu strażackiego na akcję stawał pod znakiem zapytania. Groziło mu zakopanie się w błocie. Dlatego strażacy również postarali się o pozyskanie środków. Dowiedzieliśmy się o możliwości pozyskania środków unijnych za pomocą Eurocountry. Złożyliśmy wniosek i został akurat pozytywnie rozpatrzony.
Udało nam się pozyskać około 48 tysięcy. Fundusze z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej mogą być wykorzystane w dowolny sposób na cele rozwoju wsi. Akcja do 2022 roku ma objąć wszystkie sołectwa województwa opolskiego.